Siemanko, witam Cię serdecznie. Dzisiaj kawału nie będzie. Dlaczego nie będzie? Bo wszyscy pokazują na przykład, jak mają fajnie w tych ogródkach, jak im ładnie rośnie, jak im dojrzewa. A ja pokażę to też, jak u mnie rośnie, jak dojrzewa i jak u mnie chorują. Pokażę wszystkie porażki, jakie tutaj popełniłem, błędy. No zapraszam Cię, chodź, idziemy po tym ogrodzie, już dość tego marudzenia. Te pomidorki, one strasznie wyschły latem. Ja je przyciąłem, już pozbierałem trochę. No resztę dojrzewa, doczerwieniewa się. No jak już widać, są takie blede, nie do końca super. No zaniedbałem, bo mnie nie było. Jest jeszcze masa zielonych. Zobacz, taki piękny kiść tutaj jest. Powiem tak, było gorąco, było sucho, zrobiło się zimno i leje. Dzisiaj jeszcze strasznie wiało i strasznie padało. Teraz mamy taką przerwę na suszę i pokażę Ci właśnie te wszystkie moje porażki. Kolejne pomidorki, zobacz, pełno zielonych. Kiedy one dojrzeją, to są malutkie, to jest moja ręka, ale jakie smaczne. Z nasionek wyhodowałem przeze mnie odręcznie. No zobacz, ale też mi coś jeszcze urosło. No pokaż. No tutaj, patrz, czerwone są jeszcze. Tu są jeszcze czerwone. Tam są jeszcze, znaczy już czerwone, może tak. Ja je dzisiaj już będę zrywał. Muszę troszkę z tymi krzakami zrobić porządek. Te stare liście poobcinać, bo to nie może tak być, bo choróbsko zaraz wchodzi. No z tymi tak samo, no to mówiłem. Mam jeszcze parę truskawek. To jest eksperymentalny taki, one miały być cały rok do jesieni, tak właśnie puszczać takie dziwne rzeczy. Resztę wyschła, no zobacz, wyschło wszystko. Te pod dachem, co mam pomidorki, no też nie są za dobre. Są podlewane, są dbane, tak mniej więcej, o ile można. Jak przyjechałem z wakacji. Ten to w ogóle się już położył, nie chce mu się nic. Coś tam ma te zielone, one fajne są. No wygięło go w tą stronę, nie ukorzenił się w doniczce za bardzo. Krzaki tamte przeważyły. No taki ze mnie ogrodnik. Tutaj ładnie też sobie rosły. No mówię, przyszła susza. Oklapły, kwiaty poschły. No ale coś tu jeszcze jest. Są jeszcze zielone. Jest kilka czerwonych, część już opadła. No i mówię, muszę poobrywać te wszystkie chore liście, te niepotrzebne. Te jeszcze tak nie chorują, Ci powiem. Te w doniczkach tutaj dalej co stoją, im jeszcze nic nie jest. Ach, oderwę, zobacz. No, takie liście trzeba poobrywać, bo to i brzydko wygląda i zaraz choróbsko jakieś się wejdzie, a pomidory są przecież dość delikatne. Nie każdy rodzaj. Niektóre są bardziej odporne, właśnie te koktajlowe. Te koktajlowe to powinny być bardziej odporne niż te takie duże. O, no zobacz, są jeszcze kiście. Ten krzaczek tu leżał tak. I coś z tego jeszcze wyrosło. Nie jest najgorzej. No ale dobrze też nie jest. No, ten mały, no z niego już kupę zebrałem pomidorów. No i widzę, że są kolejne. Tylko że mówię, wszystkie zielone. Będę musiał z nich coś zrobić. Zielone też się jakoś do słoików wsadza. Podobno nie powinno się, ale z octem na surówkę taką. No nie otrułem się, jadłem się, nie otrułem. Kolejny doniczkowy, też taki zmarniały. Moja wina, wszystko moja wina, bo się nie zostawia ukochanej doniczki z pomidorem i się nie wyjeżdża. Tutaj jest mnóstwo właśnie czerwonych i mnóstwo zielonych. Ten mniej dostał, no ale dostał, no. Przejdźmy w strefę
nie doniczkową, a tą, co rosną w ziemi, w glebie, normalnie. Już pokazuję. Tutaj wolniej dojrzewają. One były wszystkie poprzewracane, jakoś tak po przyjeździe opalikowałem. Te jeszcze są super. Tu jeszcze nie widać, żeby im tak za bardzo cokolwiek szkodziło. No jest ich masa. Jeżeli chodzi o zielone, zobaczcie. Zobacz. Jest taka kiść. No ale choróbsko dopada. Jest parę dojrzałych. Pozbieramy dzisiaj. No ale są już chorobowe. Zobacz. Jest choroba. Nie. Tutaj na tym jednym. Ale idzie skąd? Choroba. Stąd idzie. Zobacz, ile się zmarnowało. I właśnie mówię o tych zielonych. Jeżeli bym wziął tego zielonego, jeszcze do surówki wsadził, może by było coś z niego. Na oknie nie dojrzeje. Też tak zczarnieje jak to. To jest choroba. Zrobiło się za wilgotno. Ja je zaniedbałem. Siedzą w krzakach, duszą się. Było parno. I tak wyglądają takie wielkie kiście. Całe czarne. Wszystko czarne. Tak, zaraza. Jak nie ziemnia czana, to może jakaś inna. Szkoda mi ich trochę, no bo to ładnie tu rosły. No jest kilka czerwonych, jak widać. Ja jeszcze zbiorę, jeżeli nie będą chore, to się je zje. Te resztę trzeba oberwać. No zastanawiam się nad zielonymi cały czas. Zobacz to tutaj. Zobacz, co tutaj wyszło. Patrz, jakie to czarne. Tam jest pełno tych pomidorasów. Tu się w ogóle już przewróciło. Ach, nie mam siły tego podnosić. W sensie, co podniosę, co się przewraca. No tak wieje u nas teraz. Bo ten doniczkowy jeszcze tutaj się trzyma. On jest w wiaderku. No ale tutaj nawet jak się stanie, zobacz. Kiście po prostu w ziemi. To jest moja wina. Niepodwiązane zostały. Co z nich może być? Jak i ślimaki nie zjedzą, to choroba załatwi. Tak zaniedbane. Zobacz. Dbajmy o pomidorki. Najczęściej jak tylko jest to możliwe. W sumie ja je traktuję jako hobby. Także nie jest to mój obowiązek specjalny. No ale żeby aż tak się pomarnowały, to szkoda. Zobacz. Ładny pomidor. To jest nasion z Polski. Ten jest nasionek za to tutejszych. No ale też go wziął. O, proszę. Wszędzie. Tylko te czerwone mnie cieszą. Zielone też mnie cieszą. Nie cieszą mnie te choroby. Ale jest doświadczenie. Może trzeba będzie użyć jakiegoś środka przeciwko takim sytuacjom. Jeszcze tutaj żadnego nie widziałem. Musiałbym coś z Polski przywieźć. Nie wiem, miedziana jakiegoś. Ktoś, kto się na tym zna, to mi na pewno podpowie. Mam zdjęcia, jak wygląda choroba. No właśnie, film też. I będę się starał coś na to znaleźć. Widzisz, ta strona tutaj jest inna. Na tą stronę wszystkie pomidory szły do słońca. Się pokładły właśnie w tą stronę. No i teraz wszystkie tak leżą. W każdej grządce. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Też jest co jakiś czas pomidorek. Tu w ogóle lubczyk jest. O, nawet go widać. O, wysek zmarniał, schował się. I z powrotem wyszedł. A tutaj nic nie zadbane, nic. Nic ten Peter nie zadbał. A chwali się, że ma fajny ogródek. Zobacz, pomidory. Te są jakieś takie fajne. Widzisz? No mówię, są różne odmiany.
nie jest jedna odmiana, jest ich tu kilka, czy nawet kilkanaście. Tak siałem, tak mam. No, no tak jak mówię, te krzaki są położone, także szkoda gadać. Ten Peter nic nie zadbał. Mimo że iść cieszy widok takich pomidorków jak tutaj, no to tam z tyłu już nie cieszy ten zgniły, taki schorowany. Ja tu staram się obrywać, no ale to do roboty poszedłem, bo trzeba odrobić wakacje. A mi za urlop nie płacą, wiecie. Sam sobie szefuję, także trzeba nadgonić imprezowanie. No, widzisz, tam pomidorki też są. Jeszcze motylek się załapał. Siema, motylku. No. Są niektóre fajne, takie duże. Tylko ja nie wiem, czy dojrzeje. Tak jak mówię, trzeba by było zielone pokroić. Zebrać zielone, pokroić i do słoików. Jako sałatka z zielonych. Surówka z zielonych pomidorów. No jak ktoś zna się na tym, to dajcie mi znać, czy to zdrowe jest takie aż tak, czy trujące. No, jeden się uchował. No i w tych wszystkich porażkach cieszy mnie to. To jest mirabelka, proszę Państwa, ma już jakieś pół metra, może ponad. To jest cały rządek. Mówię ci, mirabelki mnie cieszą. Ciekawe, czy tu dadzą radę sobie urosnąć. No są. Nie wiem, jak tam śliwki od Kasi wyszły. No tu też mam jakieś ciekawe. I tam mam jednego większego. To jeżeli chodzi o właśnie o drzewka. Och, napis mi uciekł. I teraz nie wiem, skąd one są. Nieważne. Jak będą owoce, będę wiedział. Och, tak właśnie wyglądają, się pokładły. Muszę przemyśleć tę sytuację całą i inaczej zrobić w przyszłym roku. No, ale pomidory pomidorami. Jeszcze pójdziemy do szklarni. Pokażę ci, jak to wygląda. No, ale sam zobacz, co tu rośnie. Tu rośnie. Tu ja rosnę, a już tutaj powinno być widać. Jeżynki bez kolców. Już zebrałem dość sporo, bo rozdałem troszeczkę. Dostała koleżanka. Kolega dostał. Ja już dużo słoików narobiłem. Bo nie robię jako sok, tylko jako kompot. Owoce całe są w kompocie. Zalane wodą. Zobacz. I dzisiaj już trzeba będzie je zrywać, bo jak ptaki się dowiedzą, to mi je wszystkie zjedzą. Dopóki któryś nie zasmakuje, to jest dobrze. No ale tak jak wcześniej mówiłem, te jeszcze dojrzeją sobie. Nie zbieraj się w 2-3 dni, tylko w 2-3 tygodnie. Te zbiorę, a te będą sobie dojrzewać. I w przyszłym tygodniu będę miał czas, to je pozbieram. Ale tu jest już ich masa. Zobacz. Są super. No, to mnie cieszy. Jeżynki mnie cieszą. Fajnie, obrodziły, zrobię coś z nich. Jak chcesz, mieszkasz blisko, wpadaj. Uzbieramy z miseczkę. Tu są truskawki, no ale coś z nich jeszcze będzie. Też wyschły. Przestawiłem je, bo uciąłem trawę, kosiłem. No ale będę musiał poobcinać liście. I na przyszły rok już będą gotowe. Ustawić je w jednym rządku. A może w grządce którejś. Tam, gdzie nie ma niczego. Och. I tutaj jeszcze są pomidoraski. Zobacz.
to jakoś obrodziły. Tutaj choroby nie widzę na razie, bo jeszcze dobrze nie patrzałem. No zobacz, są te zielone. Szkoda ich, żeby coś im się stało. To jest inny rodzaj. Tamte jak saszetka wygląda, nie? Te są bardziej okrągłe, ale większe niż koktajlowe. Możliwe, że to ten typ ostatni w sezonie, co go nazwałem. No, przepiękny pomidorek. Żeby on dojrzał, to ja bym już był bardzo szczęśliwy. Ach, dużo mi do szczęścia nie brakuje. Są, są. Zielone nie szkodzi. Urosły, urosły. Z nasionek. Z pomidora, z owoca. Wziąłem owoc, wyciągłem nasionka. Zasiałem i rośnie. Nie jest trudna taka uprawa, tylko trzeba mieć czas i trochę chęci. Wcale się człowiek nie męczy, wręcz przeciwnie, odpoczywa. Czyli bym powiedział, ja bym powiedział, moja koleżanka mi stwierdziła, Kasia, że to jest moja oaza spokoju. Ach, oaza spokoju, i każdy powinien mieć taką swoją oazę. Żeby sobie popatrzeć, jak to rośnie, popodziwiać, pooddychać powietrzem. Co ja tu robię? Nic, tylko obrywam liście, podwiązuję czasem sznurkiem w różnych pozycjach i obserwuję, jak to rośnie. No zobacz, pięknie jest. Przejdźmy do następnego jeszcze. Tego pod tą wierzbą z Gorzowa. Ha. Czekaj no, rzuć okiem na nią, zobacz jaka ładna. Do ziemi samej. Mandurska, ale dla mnie będzie gorzowska. Sąsiad złamał, jak kombajnem cofał. Ach, i tutaj już się choroby zaczynają, zobacz. Są ładne te pomidorki. Takie, w takie te saszetkowate. Tutaj to samo. No ale nie dojrzeją. Ja je chyba za późno siałem. Muszę chyba zasiać wcześniej, żeby one już teraz, to żeby były dojrzałe. Bo to jest ta pora, co choróbska je łapią. Właśnie, może tu jest ten problem. No widzę jednego tam na ziemi nawet, czerwony. One leżały wszystkie, bo je zostawiłem. Akurat w tym momencie zaczęły rosnąć. Się pokładły. Przyjechałem, popodnosiłem je, poprzywiązywałem. Fakt, że to może być już że za późno. Tak mówię sobie, że to nie jest porażka, tylko lekcja na przyszłość. Ale rosną sobie jakoś. To, że widzę już czarne plamy łapią się na łodydze. No zobacz. Mój lubczyk, tam był lubczyk, tu jest lubczyk, tu jest lubczyk. Oglądałeś u Pana Boga w ogródku chyba? No, jak ksiądz z lubczykiem robił nalewki? Nie próbowałem, a powinienem spróbować. Mam tego dużo. Wręcz hektary, można powiedzieć, na tony można sprzedawać. No, wyglądają jak wyglądają. Cieszą mnie tamte pszczoły. Bo jeszcze korzystają z mojego słonecznika. A tutaj już Ci pokazuję poziomki. No, poziomki są, one będą. Jedne liście opadną. Jedne uschną, bo nie zbierane. Będę miał na nasionka. Tak sobie rosną. Porzeczki zebrałem czarne, porobiłem kompociki. Nie wiem, czy już jest coś tu. Dużo opadło. Zobacz, dużo poopadało. Ale zebrałem. Dość sporo. Dwie michy takie duże. Takie, wiesz, do sałatek, nie? Takie fest.
No i mnie to cieszy. Jeszcze chcę Ci pokazać winogrona, bo one nie dojdą, nie? Bo to już późno jest. Zobacz. Muszę gdzieś podszkolić się w przycinaniu winogron. No bo strasznie urósł, ale w tym roku po raz pierwszy są owoce jako takie. Bo nigdy nie było. O, widzisz tam? Z tego dużo wina nie będzie. Ale są po raz pierwszy i mnie to cieszy, że dało radę. Przejdź się ze mną jeszcze do szklarenki. Tej mojej z poliwęglanów. Pokażę Ci, jak tutaj pomidory rosną. Dżungla totalna. Ale ja to lubię. Tak jak mówię. Dżungla. Welcome to the jungle. To co, od góry? Zjedźmy od góry. W tym buszu rosną takie oto wysokie pomidory. To są chyba ostatnie w sezonie, tak mi się wydaje. Tak ja nazwałem. Nie wiem jaki rodzaj, bo były ostatnie w sezonie. W tamtym roku. Wziąłem nasionka i zasiałem. I rosną. Fajne, bo je choróbska nie brały. Aż tak. Taki wytrwały był ten pomidor dość. Kurczę, ja tą ręką po tych, to teraz tutaj przeniosę chorobę. A może nie przeniosę. Zobaczymy. Zobacz, jakie kiście. No i coś się dzieje już tu na dole. Są czerwonasy. Różne kształty. Widzisz? Okrągłe są. Podłużne są. Tam były kwadratowe dalej, ale to żartuję. Nie miałem kwadratowych. Bo tutaj to już naprawdę przesadziłem. Ale to co? Zobacz. Coś tam jest. Z tych podłużnych. Tam są niedojrzałe, zielone, duże. Zobacz. W szklarni mniej choroba łapie, ale łapie, bo przeniosę, nie? O, tam są jeszcze. Zobacz. Za tymi badylami. Nie jest ich tu aż za dużo. Ale lubię takie, jakie są. I fajnie mi tu czasem posiedzieć sobie. Lubię tak na wiosnę świeczki zapalić na noc, żeby tam mróz albo temperaturę podwyższyć troszkę. To właśnie sobie tak lubię posiedzieć. O, a ten spleśniał. No też doszła choróbska. O, dam go na razie tu na ziemię. No i tak jak mówię, ślimaki. Zjadają mi te pomidory ślimaki. Po prostu. Gdzie to? Oto. To wyjedzony był przez ślimaki. No jest ich masa znowu. Myślałem, że nie będzie. Jak się obudziły, to wyszły hurtem. Że nie wyłapiesz wszystkich. I łażą już nawet w dzień. Nie tylko w nocy. No tak wygląda u mnie dżungla pomidorowa. Też chwalę się, co mi tu urosło, no ale dużo co mi nie wyszło. No dużo nie wyszło, ale powiem, że w tych doniczkach, bo tu mam wszystko w doniczkach, to one rosną ładnie, dlatego że teraz wywierciłem w denkach dużą masę dziurek. Dlaczego? Korzenie puszczą przez te dziurki i się zagłębią właśnie w ziemi. Tak to właśnie wygląda i one nie potrzebują takiego podlewania. Niby w szklarni, w doniczkach, a to te na dworze prędzej potrzebowały niż te tutaj. No tak to wygląda z mojej strony, perspektywy. Lubię tak sobie pokombinować, doświadczenia nabrać. Pochwalę się tym, co komu wychodzi. Nie tylko fajnymi owocami pozbieranymi,
Chociaż słyszałem też o takich, co kupią w sklepie i pokażą, co nazbierali, nie? No ale trudno. Jeden chwali się tak, jeden siak. Ja na przykład wolę pokazać swoje porażki niż te swoje sukcesy. Chociaż ta porażka też jest sukcesem, bo to jest wiedza. Pamiętaj o tym, to jest tylko wiedza. I co jeszcze? To jest mięta, ta zwykła, pieprzowa. Nawet kwiatki już będą niedługo. Ale przecież od koleżanki dostałem miętę czekoladową. Tu jest i mięta jeszcze jakaś. Zapomniałem, jak się nazywa. Cytrynowa? Chyba tak, a ta? Oj, nie powiem. Teraz ten zapach tak mi uciekł. Jeżeli chodzi o las, las się jakoś rozwija u mnie. Cały czas rośnie. Drzewko rośnie. Orzech rośnie. Pamiętasz, taki malutki był. Tam kiedyś orzeszka wsadziłem i urósł. Laskowy. Spaliło strasznie, ale dadzą radę. Truskawki jeszcze. Muszę je wszystkie poprzycinać tak ładnie. To też jak będzie pogoda, skończą się te wiatrodeszcze. To na tyle, że się skończą na wiosnę pewnie. Zestawy do zup oczywiście. Lubczyk, seler. No a ten lubczyk tak sobie przysech, ale on puści. Może nie puści w tym roku. Jak nie, to nie. On był bez łachy. Ja już zebrałem z lubczyka nasionka. A to jest chyba seler. Zaraz musimy zobaczyć po liściach. Tak. Będę miał ze selera jeszcze nasionka. I w przyszłym roku zasieję. No tu też tak ten pomidor leży sobie, oklap. No i tutaj te właśnie, te zielone, po co pozbierałem, czernieje. Czernieją. Nie wszystkie, bo proszę, ten dojrzał. A to czosnek mój. Też się teoretycznie suszy tutaj w tej kałuży wody. Tutaj jeszcze zdążyłem podwiązać, bo też strasznie oklapły. Jak widzisz, susza załatwiła. Ale tu jest sporo zielonych. Już czerwone oberwałem, te co były. To samo tutaj. Zobacz, to nieźle wygląda. Nie jest takie byle jakie. Coś tam zawsze parę tych owocków jest. Nie wiem, czy dojdą, czy nie dojdą. Może je na słońce bardziej przestawię. Wcześniej było tu więcej słońca, teraz już jak tak się pora roku zmienia, jest coraz mniej. Wyschnięte, ja je tylko przyciąłem. Poschło. No bo miały i owoce, ale strasznie wyschły jak to w doniczkach, a tym bardziej tutaj nikt ich nie widział, żeby podlać. Także dały sobie spokój, ale na przyszły rok odbiją. Tu był groszek, pamiętasz? Groszek miałem, już go zebrałem, wszystko jest. Zebrałem suche strąki, groszki już są połuskane, także czekają na przyszły rok, żeby je zasiać. Te badyle, ziemniory, no, zawsze obierki zostały. I tak właśnie z obierek wyrosły takie oto badyle. A pod badylami będą ziemniaki. Jeszcze na wykopki Cię zaproszę, także
Przygotuj się na wykopki. O. Widzisz? Widzisz? Za tą szybą? Tam jest pomidor. One się strasznie męczą w tej budce, ale lepsze niż szyba, jak szkło. Dlaczego? No bo szkło jest za bardzo przeźroczyste, spaliłoby tam wszystko. Tak mi się wydaje. Tak elegancko sobie w miarę rosną. No i co tutaj? Jak nie lubczyki, to te słoneczniki, co tak sypnąłem. On jest długi, on się wywrócił i podniósł z powrotem. Tak to wygląda. Takie zaniedbane letko. Nie szkodzi. Tam jest seler, na zupę znajdę. Lubczyk, tam selery znowu, lubczyki. Jakaś truskawka. No i słoneczniki moje. No i te pomidory, co? Aż ten plastik odgięły. Żeby wyjść na podwórko sobie. Śmiesznie to wygląda. No ale no nie mam pomysłu, co, obetnę? No nie obetnę. Zobacz, tu są pomidory. Małe, bo małe, ale są. Zobaczę, jak to wyjdzie w tej wersji. Uwolnij dziurkę. Proszę bardzo. Szpara jak... Tylko tyle. Na trzy palce, nie na dwa. Tak to wszystko u mnie wygląda. Nie jest za dobrze, ale nie jest najgorzej. Bo cieszy mnie to, cokolwiek tutaj urośnie. No już taki jestem, no. Czemu miałbym się martwić? Martwiłoby mnie, ktoś tutaj przyszedł, wszystko mi połamał. Tak, ale jak samo z siebie, z natury, deszcz, słońce, przecież to jest normalne. Będę wiedział, jak zabezpieczyć się. Znaczy, będę wiedział, co może się stać. I pomyśleć, jak się zabezpieczyć w przyszłości. Żeby były plony lepsze, ładniejsze, chorób nie było. No, co jeszcze może się zdarzyć tutaj? Nie wiem, może każdemu pomidorowi dam parasolkę. Żeby nie zmógł. Jak będzie oberwanie chmury. No nic, takim humorem pożegnam się już z tobą. Dość mojego rozmyślania, pokazywania. Nie wiem, może się tobie to spodoba, może nie. Chcesz to tutaj znać, nie chcesz to nie dawaj. Miłego dnia ci życzę. Takiego słoneczka jak ja dzisiaj mam. Coś jest troszkę zimno, jak widzisz w kurtce, bo to takie czasy nastały. Co jeszcze? No wszystkiego dobrego, zdrówka. I trzymaj się. Widzimy się na wykopkach, albo jak coś się zepsuje. Na razie. Siemanko.